Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Subnautica. Wiele osób Subnautica kojarzy, wiele osób Subnautica zna. Ale z racji tego, że skończyliśmy w końcu The Planet Crafter, stwierdziłem, że taki survivalek na odmóżdżenie może wcale nie jest taki głupi. No i moi drodzy, ogólnie wiele informacji tutaj wam będę chciał w tej serii również przekazać, bo Subnautica, tak jak poprzednio The Planet Crafter, będzie takim moim odmóżdżaczem, taką grą relaksacyjną, którą mam nadzieję całą skończymy, bo oprócz tego jest jeszcze Subnautica Below Zero, którą również będę chciał oczywiście skończyć. Ja sobie delikatnie tylko zmniejszę może dźwięk mikrofonu, bo widzę, że chyba mam lekki przester. O, dobra, teraz powinno być w porządku. Więc moi drodzy, po prostu zacznijmy nową grę. Ja to sobie kiedyś testowałem Subnautica, bodajże, że to było jeszcze na VR-ze. No, ale zobaczymy. Więc tak, mamy cztery tryby gry. Z czego widzę, że tak. Pierwszy to jest przetrwanie. Jako rozbitek na niebezpiecznej, obcej planecie szukaj zasobów i zaspokajaj swój głód oraz pragnienie. Okej, okay, czyli tak, tu mamy wszystko dostępne. Swoboda to jest wszystko, ale bez głodu i pragnienia. Tryb ekstremalny. Jak tryb przetrwania, ale tylko z jednym życiem. Brak ostrzeżenia, niskim poziomie tlenu. Oraz kreatywny. Buduj wszystko bez żadnych ograniczeń. Tlen, głód, ciśnienie i śmierć są wyłączone. No to oczywiście zagramy sobie w trybu przetrwania. Odpalenie za 3, 2, 1. Tu się zaczyna nasza przygoda. Dobra, gaśnica i lecimy. Prawy, okej. Dobrze wiedzieć. Rozumiem, że coś tu się chyba wykrzaczyło. Uruchomienie w tryb awaryjnym. Altera. Doznano niewielki uraz głowy. W tych okolicznościach można uznać to za optymalny wynik. PDA zostało teraz ponownie uruchomione w trybie awaryjnym i ma jeden cel. Utrzymać się przy życiu w obcym świecie. Proszę odnieść się do bazy danych po szczegółowe porady dotyczące przeżycia. Powodzenia. Dobra. Naciśnij tab, aby otworzyć lub zamknąć PDA. Wspaniale. 1, 2, 3, 4, 5, by wybrać przedmiot z paska szybkiego dostępu. Tego mi brakowało The Planet Crafter. Powiem wam, że ogólnie ja również znam Subnauticę, może nie jakoś super dużo grałem, no ale zdarzyło mi się trochę, aczkolwiek myślę, że taka wspólna przygoda w podwodnym świecie dobrze nam oczywiście zrobi. Dobra, mamy kostki odżywcze, mamy wodę, mamy flary. Na razie sobie to możemy wszystko zestakować. Rozumiem, że możemy wyjść na dwór. What? To lata. Wow. Wow, wow, wow. Dobra, jest ciekawie. Jest ciekawie, skaczemy. Aurora doznała uszkodzeń kadłuba na rubicie. Powód nieznany. Brak oznak życia. Okej. Okay. Czyli tak, mamy tlen, mamy wodny świat i musimy tu sobie przeżyć, rozumiem. Life pod piąty. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście w końcu... Najprawdopodobniej jest normalny dźwięk mikrofonu. Jejku, ile ja się z tym namęczyłem. Jeszcze w czasie tego remontu, który nadal sobie tam robię. Miedź jest podstawowym składnikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną. Twoje szanse na przetrwanie wzrosły z nikłych do prawdopodobnych. A będę przerwał oczywiście, jak on coś tam gada, bo chcę wam również to czytać. No chyba, że wolicie, żebym tego nie czytał. Oczywiście powtarzające się jakieś wiadomości, no będę lekko olewał.
Ale wracając do mikrofonu. Wiecie, ile się namęczyłem, żeby ten mikrofon naprawić. W sensie, ogólnie mój Blue Yeti wydaje mi się, że jest delikatnie wybrakowany. Zapytacie dlaczego? Mój Blue Yeti ma dosyć taki dziwny dźwięk. Bumerang, chodź tu. Ma dosyć dziwny dźwięk i naprawdę bez equalizerów, które są dostępne w teorii normalnie, no jest naprawdę bardzo ciężki do słuchania. I po tym moim formacie, który zrobiłem w czasie remontu, no niestety nie zapisałem co poszczególnych tak naprawdę ustawień. Elektronika, baterię możemy zrobić, wyżywienie możemy smażoną żywność, sprzęt, płetwy, jakaś butla, gaśnica, standardowa butla, 3 razy tytan. Dobra, to będziemy wiedzieć. I dopiero tak naprawdę dzisiaj udało mi się znaleźć mniej więcej moje persety dotyczące ustawień mikrofonu. No i jak widać jest znacznie lepiej. Znacznie lepiej to jest w ogóle mało powiedziane, bo naprawdę nie mogłem aż słuchać tego na nagraniach. Po prostu mnie aż bolały uszy, co dopiero was. Ale chyba się udało. Chyba się udało. Co my tu mamy? Rozumiem, że... jakieś cargo. Rozumiem, że to jakieś skrzynki, ale otworzyć ich nie mogę. Otworzyć ich niestety nie mogę. Tlenu jest naprawdę bardzo mało, wręcz na kilka sekund, jeżeli chodzi o zanurzenie. Troszeczkę lipa. No ale myślę, że sobie poradzimy. Myślę, że sobie poradzimy. Kolejna informacja, moi kochani, dotycząca poprzednich serii, na przykład Lorelei i tak dalej. Oczywiście to będzie kontynuowane już niedługo. Naprawdę niedługo, bo na szczęście już naprawdę ten remont kończę. Remont wręcz na wykończeniu u mnie. Ale myślę, że nie mam już takiego ciśnienia, jeżeli chodzi o takie szybkie wykończenie tych pokoi. Zrobiłem to, co było najważniejsze. I myślę, że teraz już mogę przynajmniej na odcinek co dwa dni sobie pozwolić. Więc już nie zostawię was oczywiście z czymś takim, jak było do tej pory. Czyli, że 8 dni chyba nie było odcinków. Już niektórzy z was nawet myśleli, że mnie skakowali. Ale nie, nikt nie skakował, oczywiście żyje i jest dobrze. Wręcz powiem wam, że ostatnio wpadłem na bardzo fajny pomysł i na fajny projekt, który chcę w końcu zrealizować i dokończyć. Mianowicie mam na myśli tutaj serwer globalny do Project Zomboid i do Minecrafta. Najpierw oczywiście Project Zomboid, bo jest to dla mnie łatwiejsze z takiego skontrolowania, skonfigurowania, etc. Więc mam nadzieję, że z wami również się tym Project Zomboidzie zobaczę, bo to już będzie taka seria, można powiedzieć, z wami. Co się stanie na tym serwerze, na tym świecie? To już będzie wielka, czysta, niewiadoma. Dobra, mamy butlę. Wysokopojemnościowa butla O2. To jest standardowa? Tak. Teraz potrzebujemy szkła, tytanu oraz rudy srebra. Tytan możemy sobie zrobić. 4 tytan z tego jest? Tak. Fajnie. Miedziany przewód. Urządzenia nadwodne. Wodoszczelna szafka. Siglite, składniki nieznane. Rozumiem, że coś z tego będzie trzeba zrobić. Blablabla. Guma silikonowa. Włóknista siatka. Tytan mamy, szkła nie mamy, rudy srebra nie mamy. Zestaw elektroniczny, przepraszam, baterie, chipy, coś tu jeszcze mogliśmy? Guma silikonowa, potrzebujemy zlepek nasion wodorostu, a szkło oczywiście kwarc i wtedy byśmy mogli sobie zrobić płetwy i to. Do tego jeszcze jest ruda srebra potrzebna. Nie chciałem tego. Depnij mi to. Potrzebuję to i to. Idziemy na górę. No już mamy 75, no już teraz sobie można poszaleć, moi drodzy. Już teraz sobie możemy poszaleć z tym lekkim pływaniem. O, śmieszna rybka. Obce formy życia mogą mieć nieoczekiwane właściwości i zastosowania.
Wykorzystanie obcych zasobów jest sprawdzoną strategią przetrwania. Dobra, będziesz miał rybką. No chyba widzę kwarc. Albo srebro. Nie, chyba kwarc. Si, kwarc. Dobra, pozbiera się. Latarki jeszcze nie mamy. My, czym ty jesteś? Czym ty jesteś? To coś wybucha. Oh no. A to dziadostwo. Dziadostwo on mi daje się tam dostać. Nie, to nie, bez łaski. Być może niedługo się również przejdziemy na Aurorę, o ile się na taką rzecz da wejść, bo to jest, jak nie patrzę, troszeczkę duża. O, to są chyba te zlepki. O, zostaw mnie. Goni mnie? Chyba tak. Zjedz coś. W sensie, to mnie zje? Nie wiem, wziąłem tyle tego, że ja pierdzielę. A, wykiwałem cię, dziadu. Jestem dobry w tą grę. Zajebisty. O nie, ile to zajmuje miejsca. Dobra, ale tak, mamy na pewno kostki energetyczne, więc się nie przyjmuję jedzonko. No, o wody trochę gorzej. Chociaż nie, wody też teoretycznie mieliśmy. Mamy jeszcze oczywiście te rybki w tej chwili, co sobie nam w ekwipunku leżą. Więc plus brusureczki. Można wyjść w ogóle w ten sposób. Zakonserwowana żywność. Zasolony łypacz. A, mamy sól. I smażona żywność. I woda. Z pęcherzówki robi się wodę. Dobrze wiedzieć. I ta rybka dosyć będzie często nam grana. Dobra, łypacza bierzemy. Fabrykator przygotowuje niewielkie organizmy do spożycia przez ludzi, smażąc je i wsuwając ich strukturę kostną, płyny ustrojowe i organy wewnętrzne. To normalne dla ludzi przyzwyczajonych do syntetycznego jedzenia, aby czuć obrzydzenie na myśl o zjedzeniu martwego zwierzęcia. Należy jednak pamiętać o tym, że ludzie przetrwali w ten sposób całe tysiąclecia. Ty też tak potrafisz. Dobra. Dla mnie to i lepiej. Ja jestem mięsożercą. Smar jest niezbędny przy budowie pojazdów elektrowni. Ja chyba zrobiłem przypadkowo smar. Możemy zrobić płetwy. I płetwy już mamy. Fabrykator korzysta z dostępnych danych, aby zapewnić produkcję sprzętu odpowiedniego dla danego środowiska, używając miejscowych materiałów. Dla twojego bezpieczeństwa tego ustawienia nie można zmienić. A jak ona gada i ja coś gadam, to się jąkam. Tak bywa. Dobra, tylko tak. Tu potrzebowaliśmy jeszcze szkło oraz srebro. Rozumiem, że srebra nie ma nawet opcji ogarnąć. I jedzenie daje 31 i H2O4. Spoko. Czyli oczopłaszczka nie jest zbyt ambitna dla nas, jeżeli chodzi o jedzonko. 20 H2O. Okej. Okay. No nie jest źle. Nie jest źle. Wykrywam zwiększenie lokalnych poziomów promieniowania. Tendencja ta pokrywa się z uszkodzeniami rdzenia napędowego Aurory, spowodowanymi w czasie kolizji. What? Dobra, szkło już mamy. To w ogóle dwie gumy silikonowe daje. No dobra, zróbmy to w ten sposób. Smar też ze dwa razy możemy zrobić. Bo trzy nawet, co mi tam. Więc tak, musimy ogarnąć szkło z tego, co widzę. To sobie w ogóle możemy wszystko powkładać. No chyba nie. Bumerang. Możemy bumeranga sobie jeszcze zrobić. Ups, nie ten klawisz. Jest noc. Hello. Długa animacja.
Jaka długa animacja. Jezu, to jest ciemno jak w dupie. Co to jest? Robaki? Czym ty jesteś? O, widzę puchawkę. A, to bąki puszcza, okej. Okay. Sobie puszcza bączki. No fajnie to wygląda w nocy, nie mówię, że nie. Nie wiem, czy nie jest delikatnie za ciemno. Nie wiem, czy nie lepiej... Jak oswobodź? Nie. Zwiększmy może delikatnie gamę na 1-2. Byście wy cokolwiek widzieli. Też wiecie co, bo tutaj jeszcze mam grading. Grading mam ustawiony na filmowy. Taki widok neutralny będzie lepszy. Neutralny jest znacznie lepszy w tym aspekcie. 30 sekund tlenu. Z 30 sekund to można Moskwę podbić. Ja no żartuję. Wystarczy 15. Ej, czy ja wylecę? Czy mi starczy tlenu na to? Co to tam wisi? Cześć. Ale ładnie. Ja nie powiem, jak... Skany krótkokondensatowe sugerują, że ten biom podtrzymuje obszerną bioróżnorodność i jest połączony z szeregiem sieci małych jaskiń. Muszę wiedzieć. Jeszcze inna ryba. Chodź. Taka dziwna. Pływak. Czym ty jesteś? Nie można zjeść. Wow, naprawdę skały podtrzymują. Ale ciekawe. Jak one zajmują? Co ja z nimi mogę zrobić? Proszę bardzo, co ja z nimi mogę zrobić? Tu jakieś jaskinie tak w ogóle. Być może coś byśmy w nich znaleźli, tylko... A? Co to jest? Jaja stworzenia. Obce jaja. To nie są moje prywatne jaja, rozumiem. Więcej kwarcu. Czym ty jesteś? Hej. Wykryłam złoża siarki w bliskich systemach jaskiń. Siarka jest podstawowym składnikiem narzędzia naprawczego. No dobra. Ło? Titanus Rexus, kolejne jajko. No czym ty jesteś? Ruda miedzi. Uwaga, najbardziej powszechnym niebezpiecznym dla nurków jaskiniowych jest zgubienie się i wynikający z niego późniejszy brak powietrza. Tlenu pozostało na 30 sekund. Rozumiem, że to była jakaś aluzja. Wy mnie nie zjecie? Za mną nie lecicie jakoś. Obstawiam, że nie. Co to jest? Niezidentyfikowane jajo. Duże jajo. Takie jaja. Lecimy jeszcze raz. Jest ucho bezpieczne. One bączki puszczają, nic się nie dzieje. Ale latarka to by się tu jakaś przydała. Kolejny Titanus. Zestaw przewodów na bazie srebra są podstawowym komponentem wielu modułów. Złoto, wow. Diamenty znajdziemy, jak w Minecrafcie. U, kwarcyk. Ale poczekajcie, bo ja znalazłem srebro. W teorii mógłbym zrobić lepszą butlę tlenową. I dwa razy powtarzać nie trzeba. Dobra, podskoczmy sobie i ogarnijmy może właśnie tą butlę. Myślę, że ta butla nie byłaby taka zła. Hopsa. Hopsa, hopsa, turlej, dropsa. La Fabricator. Tylko tak, potrzebujemy szkła. Może najpierw złom. Dobra, szkło.
Mamy już dwa razy szkło. Mamy dwa razy szkło. Mamy. To był osad soli. Nie było szkło. Mamy teraz szkło. I rozumiem, że jaja możemy schować. Tak by nakazywała kultura, ale ja tego nie mogę zrobić. Dobra, zanim to jeszcze zrobimy, oczywiście żarełką. Żarełką możemy sobie zrobić wodę. Dużo wody. Dajcie wody, dajcie wody. I smażona żywność, łopatnica. I usmażony bumerang. No i git. Fajno. Jedzenie 21. To już jest lepiej. 23 plus H2O. Spoko. O. I to mi się podoba. Dobra, fabrykator. Spróbujmy zrobić sobie lepszą butlę. Ruda srebra. Mieliśmy 75. Ile mamy? O panie, 135. Pływająca pompa powietrzna. Urządzenie pływające, które pompuje powietrze do rur. Służy jako punkt startowy do ciągu rur. A myślę, że to jest na razie dla nas zbędne. Możemy zrobić więcej tego. No dobra, jeżeli byśmy sobie chcieli zrobić na przykład narzędzie... Uuu, panie! Skaner. Ja mogę zrobić baterię? Bateria to są dwa grzybki kwasowe. I to jestem w sumie w stanie zrobić, bo tych grzybów tam nazbierałem. To wcale nie było to, że mnie do grzybów ciągnie. Nie, nie, nie. W żadnym aspekcie. La bateria. Ogniwo energetyczne. Stworzono nowy schemat. Mamy skaner. Skaner może być użyty do tworzenia schematów z odnalezionych fragmentów technologicznych oraz do zapisu obcych danych biologicznych. Okej. Narzędzia. Narzędzie naprawcze. Siarka jaskiniowa i guma silikonowa. Do latarki potrzebujemy tylko baterie i szkła. Wiecie co? Jesteśmy w stanie to zrobić. Weźmy sobie grzyby. Miedziuchę. Zróbmy baterijkę. I narzędzia. I tak, rozumiem, że możemy sobie zrobić jeszcze szkło. Dzięki temu możemy zrobić latarkę. Spoko. Nóż też zrobimy z tego, co widzę. Jaka latarka. Możliwość produkcji broni w fabrykatorach kapsuł ratunkowych została zablokowana po masakrze na Abraxis Prime. Jedynym wyjątkiem jest nóż survivalowy. No, powiedzmy, że może być. Skaner to... A w ogóle zobaczmy, czy coś z tego pływaka da się zrobić. To nie. Tu pęcherzówka. Ej, z tego się nic nie da zrobić. Z tego się nic, a nic nie da zrobić. To po co to? Po co, na co? Ty przykleisz? Przykleiło się. A, jak jaja. Nie, 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 chodź tu, chodź, 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 chodź. Klej się. Ej. O, czym dostałem, przepraszam bardzo? A jak sobie fajnie pływa. Prawdziwy pływak. Au! Nie bij mnie. To bije naprawdę? No to by wychodziło, że to tłucze. Niedużo, ale tłucze. Niedużo, ale tłucze. Dobra, czyli skanujemy. Skanuj siebie. Samo skanowanie zakończone. Funkcje życia w normie. Kontynuuj obserwację. Nie możemy? Możemy! Jakie śmiechowe.
gazonat. Czy się śmieje? Porozrzucone szczątki, grzyby kwasowe, to też sobie skanujmy. Grzybki się nam przydadzą trochę. Jeszcze. Czy coś tu możemy zeskanować? Ciebie na przykład bym chciał. Rulimanta. Weź to zeskanuj, dziadostwo. Dobra. Łypacz. Panie Łypacz, chodź tu. Cię łypnę zaraz. I cię łypnąłem. Po co ci to było? Lokalne formy życia. Coś my tutaj mamy. Koralurkowiec olbrzymi. Coś z tym można zrobić. O! No i dobra. Już wiem, co tu przynajmniej trzeba zrobić. Kolejne złoto. Jeden ziom na solo. Koczek. O, to była siarka. I czemu to mnie nie atakuje teraz? Ciekawe. Tam to chciałem zeskanować, ale nie zdążyłem. O! I dziadu. Co ty se myślisz? Co ty se myślisz? Ła! Ej, chyba teraz mogę zrobić... Chyba mogę zrobić w końcu zestaw naprawczy. Zestaw naprawczy przydałby się nam w sumie do naprawienia tego pierdzielnika, który się zrobił w środku. Ja jestem jeszcze ciekaw jednego. Krzesło obrotowe. O, to możemy skanować. Fajnie. I tu mnie chyba nie było. Zwolnęło? Nie. To tylko jakieś dziwne dźwięki. O, to tu walnęło. Tu coś jest. O! Cisi, dobra, nie. Niebezpiecznie. Masz tu pancerzówka. Dobra, tu widzę, że nie wejdziemy. Fragment radiolatarni. Uuu. Fragment jeden z dwóch. I my tu mamy jakieś schematy do blokowania. Bumerang, chodź tu. Tak. Łączy wodorostów. Coś z ciebie możemy złapać. Brak mi całego punktu. Czemu tak? Nie wiem, czy to jaja jest potrzebne. O! Próbka wodorostu. Materiał roślinny na bazie silikonu. Życie na tej planecie wyewoluowało niezwykle różnorodne i odmienne od siebie ekologiczne biomy. Zalecam dalsze badania. Dziękuję. To się na pewno przyda. To się na pewno przyda. Tych rybek nie możemy niestety złapać. A szkoda. A szkoda, bo takie w sumie fajne ławity tu sobie pływają. Soli. Ja widzę, że musimy się niestety pospieszyć. O nie, mi sobie. Trudno. Spieszymy się. Potrzeba nam tutaj trochę powietrza. Warning. To chyba te nasze pęcherzówki, nie pęcherzówki. No to co wylatuje z góry nam chyba tam przeleciało. Takie mam wrażenie. A nie, jednak nie.
Dobra, ale zobaczmy, czy możemy w końcu zrobić ten zestaw naprawczy. I na jakiej zasadzie to działa? A? Przyrząd wynurzeniowy. Awaryjne urządzenie wypornościowe. Reakcja chemiczna wytwarza gaz lżejszy od powietrza w celu szybkiego wynurzenia. Tytan. A tytan to my mamy. Dobra, to sobie włóżmy. I potrzebujemy zestawu naprawczego. Wiecie co, możemy sobie te łypacze solić. Bo w sumie nie musimy ich teraz jeść. Dziurawca możemy sobie ogarnąć. W sumie po co mi to zrobiłem, bo chciałem zrobić tą wypornościówkę. No ale cóż, trudno. Okej, okay, i teraz chcę sobie wrzucić może zestaw naprawczy. Użyj narzędzia. Uwaga, postępująca degradacja rdzenia napędowego aurory może doprowadzić do eksplozji kwantowej. Kontynuuję obserwację. Systemy drugorzędne kapsuły ratunkowej aktywne. Przeprowadzam pełną diagnostykę środowiskową i wysyłam rezultaty do bazy danych. Okej, okay, systemy aktywne, pływaki rozłożone, szczelność klubu, okej, okay, wszystko jest okej. Okay. Fotowoltaiczne ogniwo energetyczne. Rozumiem, że trochę nam się tu naprawiło, tak? I... No dobra. Tu jeszcze widzę, że jest potrzebna naprawa. Radio. Tu Aurora, odebrano sygnał SOS. Oddział ratunkowy zostanie wysłany do waszej lokalizacji za 9999 godzin. Radioaktywne. Nadawanie awaryjnego sygnału ratunkowego. Kontynuuj nasłuchiwanie transmisji awaryjnych z innych kapsuł ratunkowych. Aha, czyli raczej nam nie pomogą. Dobra, apteczkę mamy, uleczmy się. Pokoloko. Myślę, że możemy sobie... Zasolonego wypaczę na razie nie, ale tak. Kurkawca... wody jak najbardziej. Jak to wygląda dalej? Miedziany przewód. Zestaw elektryczny. Trzeba srebra. Potrzeba nam srebra. Narzędzie nawigacyjne. Latarka. Naprawcze. Skaner. Flara. Konstruktor baz. Chip komputerowy. Zestaw elektryczny. Bateria. Rozumiem, że chipu... Na razie nie zrobimy. A nie, jest. Ej, to nawet byśmy mogli zrobić. Ej, coś mi się tu nie zgadza. Króla stołowego. Ale to chyba też go widziałem. I tu gdzieś po naszej bazy jest chyba. O, tu. Rolowie są olbrzymi. Inne? Nie. To nie to. Ja tego nie chcę za dużo. Te dwa wystarczą. Chcę przy okazji złapać na pewno ciebie, przyjacielu. Łypacz. Chodź tu, przyjaciel, kolega. Gdzieś tu była. Chodź tu, purchawko. Dobra, mam cię. Widzę, że trochę chyba się nawet tutaj animacja nam skróciła. To dobrze. Próbka korona stołowego. Jak to może wyglądać? I potrzebujemy rudy srebra. Tu jest ruda srebra. Aha, dupa nie ma. Ciebie bym nie wrzucił, Dolniem to z tym jajkiem. Okej. Tytan. Właśnie, kurde, no nie ma miejsca. Ale chciałem ciebie zrobić. Nie flarę.
Gdzie to jest? A guma silikonowa jest potrzebna. Czyli dwa... A, my tego nie mamy. Shit. A mamy sól. Mamy sól, tylko nie mamy w sumie... Nie mamy w sumie... Nie jest, dobra, łypacz. Weźmy sobie to, od razu sobie tego łypacza zasolmy. Tyk. Dobra, pęcherzówki, nie wiem ile mamy. Mamy dwie. Solony łypacz sobie, niech też tam leży. To sobie wypijmy. Jaja stworzenia, kolejne. Dobra, no musimy iść niestety, ale z nutnym biom. Z roślinkami. Było tu chyba. Tego wypacza jednego złapię. O, jest latarka. Jest latarenka, to dobrze. Mam tylko nadzieję, że żaden kolega z nim będzie ganiał. To jest dużo, okej. Au? Co mnie ugryzło? Coś mnie udziałało. Będę płakał, będę płakał, będę płakał, będę płakał. Nie będę płakał. Nie będę płakał. Ja jestem dorosły mężczyzna, ja nie płaczę. Okej. Okay. Dobra, mamy to, chcieliśmy. Zróbmy sobie teraz tą gumę silikonową. I zróbmy sobie w końcu urządzonko do wynurzania. Łatwo już mamy. Było chyba tu. Narzędzie nawigacyjne. Umieszcza holograficzne dyski narzędzia nawigacyjnego, używane w celu znalezienia drogi powrotnej z jaskini, bądź z miejsca, gdzie nawigacja jest utrudniona. Maksymalnie 20 dysków na ścieżkę. Ale musieliśmy to. Okej. Okay. I w teorii mam, co chciałem. Woda również jest. Myślę, że narzędzie tutaj to wynurzeniowe się nam przyda. Niech sobie to leży tu. Jakbym chciał zrobić tą skrzynkę. Wodoszczelna szafka. Dobra. I zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, jak wygląda szafka. Mała skrzynia, która zachowuje pozycję w wodzie. Ło, jakie fajne. Dobra, to sobie wsadzimy. Jaja stworzenia też sobie wsadzimy. Próbki korolowca również. I to jedno jajo też sobie tam wsadzimy. Pyk. I resztę sobie oczywiście, to możemy sobie wziąć. Się zastanawiam. Jedna woda się przyda, jeden łypacz się przyda. Tylko tak, w teorii z tego możemy w ogóle zrobić bateryjki. No to się i tak nie przyda w tej chwili, prawda? Prawda. Dobra, sobie to włóżmy. Te baterie to w ogóle się wymienia. To z jedną możemy wziąć. O i dobra. Do szapeczki włożymy sobie to jajko. I jest spokój. Dobra, idziemy zbierać. Póki jeszcze możemy, idziemy w stronę Aurory. Bo wydaje mi się, że gra próbuje nas właśnie tam... Mniej więcej jakoś zaprowadzić. Radio notarnia. Nowy schemacik, świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Tak mnie to cieszy, że aż chrypę jakoś złapałem.
Tak mi to cieszy. Dobra, czy tu my coś znajdziemy? Fakt faktem. Raczej szukałbym... No właśnie, czego bym szukał? O, czym ty jesteś? Mam cię. Zębacz. Czym ty jesteś? Rekin piaskowy. Miejscowe skanuje mi pobliskie wejście do jaskini na głębokości 90 metrów, które prowadzi do biomu z nieznanym środowiskiem. Zaraz. Dobra, i to jest ciekawe. Mamy jakieś pobojowisko, tylko wiem, że tu jest groźnie. Tu jest groźnie, bo te rekiny piaskowe jakieś szaleją. Szaleją się najadły, dziady jedne, no. Szaleją się najadły. Patrzę, co mogę sobie zeskanować, ale nic nie widzę. Fragment bioreaktora, a jednak jest. Jest też fragment? Nie, to jest po prostu złom. Też jest złom. Tyle złomu mi nie trzeba. Patryk się zawsze przyda. Tu na poziomie 90 metrów jest niby gdzieś wejście do jaskini. Team off. To jest. Coś mi będzie bało znów, no. To mnie tak gryzie. A, ty mnie gryziesz, dziadu mały. Pływaki. Ciebie też chcę. Ciebie też, przyjacielu, chcę. Mamy sól. Zaraz mi ten braknie tlenu. Ej, to jest fajne. To jest bardzo fajne. Co to daje? Możemy zaczerpnąć powietrza z tego. To w ogóle jest bardzo ciekawe. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Tylko widziałem, że tutaj mogłem to właśnie zeskanować. Bryłka wapienna. Tam to miedziucha. Tytan. Tytan mniej mnie w tej chwili interesuje. Ty jesteś tygrysiczka. Danasz do mnie. O, ty gnoju. Bryłka piaskowca. Ja już nawet nie umiem mówić. Nie umiem mówić. Boję się cholercia, że jak ja tutaj podlecę do niego, to mnie zaatakuje. Kurde, jaki jest dziad garbaty. Jest tu też ze mną lata. O, czyżby to jakiś koralowiec? Płytka muszy koralowca. Dzięgielówka fioletowa. Ile tu, że co orków? Nie. A jednak. Tylko to jest to samo chyba. Próbka tuby. No właśnie. Zaczerp mi powietrza. Jak mało. Malusio. Kurczę, myślałem, że my... Wow, to nas zabije? Muszę sprawdzić. Raczej szybkie być nie może. Słonecznik morski to raczej nie ty. Rafo grzbiet. Au! Nie, ludzie są mnie atakują. No Rafał Grzbiet Lewiatański. I oziele. Trzeba cały czas ruszać. Nie, to jest bezpieczne.
Chyba bezpieczne. Tu można się zdziwić pewnie. Złom? Tak, to jest złom. Ty czymś jest stalker. Ten z zony? Nie, ty atakujesz! Ojejku! Jesteś agresywny. Nie, zostaw mnie. Wcześniej nic zrobiłem, tylko skanowałem ci dupsko tylko, no. Nie przesadzaj, coś ty taki delikatny. Coś ty taki delikatny. Dobra, czyli tak, potrzebujemy jeszcze trochę części do Simofa. To na pewno. Chociaż wydawało mi się, że bardziej... uwaga przy krągu pokoju 100 metrów, zwróćcie tam się zwiększa. Oho. Kurka, wódka. I to jest ta jaskinia pewnie. Jak tu się zwiększa zużycie tlenu, to nawet nie mam szans. Tyk. To jest fajne. To jest fajne. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Subnautica. Trzymajcie się. Hej, hej.